Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany, Archolos. Moi drodzy, jesteśmy w klasztorze oczywiście, z deszczu pod Rynny, mamy nowy wpis w dzienniku. No więc już zrobili tu niezły bałagan, w dodatku jest tu strasznie ciemno, muszę jakoś rozjaśnić to pomieszczenie i wtedy poszukać potrzebnych przyrządów. Dobrze, no wydaje mi się, że powinnam mieć zwój światła, o ile się nie mylę. Magia właśnie, zwój światełka. Mam aż dwa. Z deszczu pod Rynnę. Możemy się teraz, widzę, rozejrzeć tutaj. Przeszukaj worki. Chyba coś znalazłam. Musiałam przekopać je przez mnóstwo rupieci, ale wydaje mi się, że mamy już wszystkie potrzebne miarki alchemiczne. Dobrze, czyli tutaj mamy sprawę załatwioną w tym magazynie. No to przejdźmy teraz dalej. Oho. Stać! Nikt bez wyraźnego pozwolenia nie może zejść do podziemi klasztoru. Czemu? To bezpośredni rozkaz przeora. Wstęp mają tylko arcymagowie. Co jest w tych podziemiach? Za moimi plecami znajdują się katakumby klasztoru. Nic, co by mogło cię zainteresować, młodzieńcze. No dobrze. Jak życie? Próbuję medytować. Nie przeszkadzaj. Medytowanie w takim miejscu to chyba nie jest dobry pomysł, ale dobra, może ja się jednak nie znam. Jakieś drzwi. Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Ale widzę, że tu jest jakaś przerwa. Ja mam na pewno jakąś przemianę chrząszcza. Stefan. Mógłbym pożyczyć ten kociołek? Absolutnie nie. Potrzebuję go do przygotowania zupy. Pewnie chcesz w nim gotować jakieś wywary. Możesz o tym zapomnieć. Później w takim kotle nie da się już nic zjadliwego ugotować. Dość już mam problemów ze szczurami. Teraz jeszcze jakiś niespełniony alchemik będzie mi zawracał głowę. Pozbędę się tych szczurów w zamian za kociołek. Oszalałeś? Jeśli się na nie rzucisz z kijem, to pochowają się do tych swoich nor. Sama myśl, że będą pełzać gdzieś pomiędzy ścianami, mnie obrzydza. To może jakaś trutka? Ty chyba naprawdę jesteś szalony. Trutka w kuchni? Chcesz, żeby wszyscy się potruli? Zapomnij o tym i daj mi spokój. Wolę mieć te szczury na widoku, pomimo że są obrzydliwe. To są małe i bezbronne. Nie muszę się ich bać. Jak się tu znalazłeś? Ogólnie w klasztorze? Czy tutaj w kuchni? Dobra, nie odpowiadaj, bo obie historie nie są długie. Do klasztoru wstąpiłem, bo moja rodzina jest biedniejsza od myszy pod miotłą, a tutaj mam dach nad głową, wyżywienie, i za parę lat również powszechnie szanowane zajęcie. Obowiązki w kuchni przydzielono mi po tym, kiedy przyznałem się przed jednym z magów, że umiem gotować. Od tamtej pory spędzam tu większość czasu. No dobra. Mamy tutaj szczura. Ja mam chyba zaklęcie, które ma powiększyć potwora. Tak, powiększenie potwora. Tylko potrzebuję coś na manę sobie wziąć. Na przykład takie coś. A pod czwóreczką? Nie, pod piątką, szóstką. Zmywam się! Cześć, pan szczur. Faktycznie jesteś duży, a ja mogę zabrać kocioł. Takie pytanie, jestem w stanie takiego szczura utuć rękami? Bez problemu. Nawet moglibyśmy tą kuchnię okraść teraz. W sumie to nie głupie. Może nam się to wszystko przydać. Dobra. No i użyjemy też teraz przemiany w chrząszcze, żeby się dostać na drugą stronę. Przemiana w chrząszcze. W sumie możemy sobie odpiąć to. Pod piątkę. Siup, 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 siup.
A, po drugiej stronie tak jest kluczyk, więc mamy problem z głowy. Przydałoby się parę wytrychów. Niestety dalej bez wytrychów jesteśmy. Czyli to zostało nam tylko odebrać tą. Wiecie co? Czy ja teraz wychodzę gdzieś na zewnątrz? Witam, nowicjuszy. Tutaj widzę, że raczej nic ciekawego nie ma. To co, może zajrzymy do tych gości, którzy tam się, wiecie, dochodzili. Ten cały pojedynek. Do Kandaka zajrzymy może następnego dnia. Okej, co tu się dzieje? Chyba pan nowicjusz nie dał sobie rady. Okej. Nie wiem, jak to zrobiłeś, nawet nie chcę wiedzieć. Tak czy inaczej, wielkie dzięki. Oto twój moździerz. Możesz go nawet sobie zatrzymać. Ja bez problemu dostanę nowy. Okej, dobra. Nowy wpis. Wydaje mi się, że już mamy wszystkie przedmioty, więc można spróbować udać się z tym do Riordiana. Chyba, że to nie do niego. Tu jest Anna. Cześć. Hej. Mam już chyba wszystko. Mam już wszystko, o co prosiłeś. Świetnie. Mi brakuje już tylko paru składników. Nie miałem kiedy się za nimi rozejrzeć, bo mieliśmy dzisiaj nawroty gorączki u kilku z naszych chorych. Nabiegałeś się dzisiaj trochę. Powinieneś teraz trochę pospać. Eliksir z pewnością lepiej zadziała na wypoczęty organizm. Ja zajmę się przygotowaniem stanowiska w schowku obok twojego pokoju i samym procesem ważenia mikstury. Dobra. Z deszczu pod rynnem. W porządku. To co? Idziemy, myślę, że spać. Okradniemy sobie resztki tego miejsca, jak będę miała już wytrychy, bo na pewno będzie taki moment, że dostanę z powrotem. Do Kandaka też zajrzymy, myślę, dzisiaj, po tym jak się prześpimy i w ogóle. Koszmary nie pozwalają ci spać. On coś mówił, że będzie w pokoju obok, no nie? Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Nie. Składzik jest zamknięty na klucz. Zamek wydaje się całkiem solidny. Chyba będę potrzebował odpowiedniego klucza. A to ciekawe. Przydałoby się parę wytrychów. To naprawdę ciekawe. Cześć, Anna. Wiesz, gdzie jest Riordian? Tak. Widziałam, jak wcześniej rano do lecznicy przybył Rierol razem z dwoma arcymagami, których nie znam. A później w ciszy wyprowadzili stąd Riordiana. Wszyscy wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Mam nadzieję, że Riordian nie ma żadnych kłopotów. Zawsze był taki miły i pomocny. Och, cholera. Kojarzysz może ten schowek na piętrze? Tak. Magowie chowają tam miotły, środki czystości i inne graty. Nabrała cię ochota na sprzątanie? Nie do końca. Po prostu potrzebuję się tam dostać, ale drzwi są zamknięte na klucz. Rzeczywiście. Magowie zaczęli zamykać schowek, bo podobno nowicjusze wymyślili sobie jakąś głupią grę z miotłami. Odkąd zaczęłam pomagać ze sprzątaniem, to mam zapasową kopię. Proszę, oto ona. Tylko jej nie zgub. Okej, dobra. Klucz do komórki nowicjuszy. No ja podejrzewam, że zgarnęli Riordiana, bo się dowiedzieli, co on robi. Anna dała mi klucz do schowka. Lepiej się pospieszę, kto wie, czy arcymagowie nie zechcą go przeszukać. No tak, coś w tym jest. Mogę? Mogę. Jakbym tutaj jeszcze dostała parę wytrychów, to naprawdę kuferek z ziołami. No, wszystko co potrzebujemy jest tutaj w sumie. Zresztą pod rynek. Ten kuferek musi nasz do Riordiana. Zdecydowanie. Co to za książka? Uzupełniona receptura. Pięknie.
Przede wszystkim należy pamiętać, by eliksiru nie stosować częściej niż raz na dekadę. W innym wypadku całkowicie spustoszy organizm, zamiast go wyleczyć. Wiedząc to wszystko, możesz przystąpić do ważenia mikstury. Wlej do rozgrzanego kotła pół butelki świeżego mleka, następnie wrzuć do gotującego się mleka jedną sztukę szczawiu królewskiego. Gdy szczaw rozmięknie, dorzuć 3 otrzepane z ziemi korzenie lecznicze. Wywar powinien zacząć nabierać zielonego koloru. To znak, że należy położyć na płasko na powierzchni cieczy ziemny aloes. Kolejnym krokiem będzie wrzucenie do całości smoczego korzenia. Na sam koniec dolej do wywaru 2 łyżki miodu. Po kilku minutach, gdy całość zacznie wrzeć, mikstura będzie gotowa. To kuferek z ziołami jest. To co? Riordan ukrył receptury pomiędzy stronami księgi alchemicznej. Teraz mogę spróbować przygotować miksturę. Przepis nie wydaje się być bardzo złożony. Tylko ja nie mam teraz składników chyba. Chyba, że mogę to wykorzystać, wiecie... skrzyneczkę. Cholera. Moje ręce nadal drżą. W takim stanie nie przygotuję mikstury. Okej. Nie mogę ryzykować stracenia tych wszystkich składników. Moje ręce wciąż nie są wystarczająco sprawne, by dodawać kolejne rośliny do wywaru z odpowiednią dokładnością. Nie mam co liczyć na pomoc innego maga. Chyba będę musiał poprosić Anę o kolejną przysługę. No, Anna to jest chyba jedyna osoba, która aktualnie może to zrobić. Cześć, Anna. Hej, ty! Anna, znowu potrzebuję twojej pomocy. Jeśli znowu chcesz, żebym coś sprawdziła w klasztorze, to będzie musiało to poczekać. Przeor wyraźnie zabronił opuszczania lecznicy, dopóki nie wróci Riordan i Rierol. Musisz mi pomóc w stworzeniu eliksiru. Ja? Przecież ja nie mam pojęcia o alchemii. No i wolałabym uniknąć wizyty tych arcymagów. Wyglądali na bardzo surowych i rygorystycznych. Spokojnie. Powiem ci dokładnie, co masz robić. A jeśli ktoś będzie się pytał, to powiem, że sam ją przygotowałem. A czemu nie możesz jej po prostu samemu przygotować, skoro wszystko wiesz? Do stworzenia eliksiru potrzeba pewnej ręki i miarowego dodawania składników. Moje ręce wciąż drżą z powodu tych wszystkich ran. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć. Dobrze, już dobrze, pomogę ci. Zróbmy ten eliksir. No dobra. Byle szybko. Jezu, chcę już mój ekwipunek i chcę te wytrychy. Ej, ty. Zajmijmy się tym eliksirem. No. Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. O nie. Wlej pół butelki mleka. Dodane. Następny krok? Dodaj mirtrzeczny szczaw, rdest, szczaw. Dodaj szczaw królewski. Mhm. 3 korzenie. Dodaj 3 korzenie lecznicze. Ziemny. Dodaj ziemny aloes. Co dalej? Smoczy. Dodaj smoczy korzeń. 2 łyżki. Dolej 2 łyżki miodu. Chyba się nie pomyliłam. To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury. Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordana. Jeśli wróci tu z nim Rierol, to zabiorą nam eliksir. Zobaczmy. Pijemy. Raczej nie zepsułam. Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Czuję się jak nowonarodzony. Naprawdę udało nam się przygotować ten eliksir. Pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki temu pomóc. Musimy jak najszybciej podać eliksir Kesselowi, póki wywar jest jeszcze wrzący. Chodźmy! A mieliśmy nie opuszczać tego miejsca, chyba że on jest zamknięty w innym pokoju. O cholera! Czemu strzeliłam placek? Całe szczęście. Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. C-
Co się stało tym razem? Gdzie Kessel? Zaraz po podaniu eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Kesselowi. Chwiałeś się na nogach, bełkotałeś coś o jakimś Volkerze, a po chwili po prostu padłeś na ziemię. Przeraziłam się i pobiegłam po pomoc w stronę głównej kaplicy, gdzie miał być Riordian. Po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego eliksiru i przepis. I jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. Że co? Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. Jasna cholera. Co tu się dzieje? Panowie... Marvin? Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić z tobą, Riordianem oraz Kesselem. Ano, dziękuję jeszcze raz za całą twoją pomoc. Prowadź. Okej. Nadchodzący sztorm. Nowe zadanie mamy, czyli tamto się musiało wykonać. Ale wygląda na to, że wróciliśmy do zdrowia. Co tu się dzieje? Czy wy to widzicie? Artur? Co tu robisz cały nagi? Nazywam się Artur i jestem w trakcie żałowania wszystkich swoich decyzji. Co? Cała rodzina mnie namawiała. Wstąp do klasztoru, spotkasz nowych ludzi i zobaczysz inną perspektywę na świat. A teraz? Latam jak idiota szukając swoich rzeczy, bo kolegom nowicjuszom zebrało się na żarty. Rozkradli twoje rzeczy? Nie rozkradli, a porozrzucali po dachach klasztoru. A Thanos mi świadkiem, jak zostanę magiem, każdego z nich spotka to samo. Dlaczego ci to zrobili? A skąd mam wiedzieć? Nie wiem, co może siedzieć w tych pustych głowach. Co prawda miałem zająć się biblioteką klasztorną, a rozgniewany mistrz Otekar mógł ukarać wszystkich nowicjuszy. Ale to jeszcze nie jest powód, by tak znęcać się nad dobrym kolegą. Pomogę ci w poszukiwaniach. Naprawdę? To świetnie. Wiedziałem, że jeszcze są dobrzy ludzie na świecie. Szukam swojej szaty nowicjusza, Piki oraz dziennika z zapiskami. Powiedziano mi, że porozrzucali wszystko na dachu klasztoru, więc bez odpowiedniego zaklęcia tego nie zdobędziemy. Trzymaj! Tyle zwojów powinno wystarczyć. Okej. Co do twoich rzeczy... Tak? Wciąż pracę... Pośpieszmy się! Okej, dostałam dużo telekines od niego, jest też Kandak, ale może chodźmy jednak na tą rozmowę z Przeorem. W tej wieży znajdziesz wszystkie swoje rzeczy. Daj mi znać, gdy będziesz gotowy. Oh yes, możemy się ubrać. Pewnie w tym jednym kuferku, tak? Tak, całe EQ. No dobra, prawie całe, bo przecież reszta jest u nas w tym, jak to się nazywa, w domu. Chyba, że jakimś cudem mam to wszystko, ale wątpię. Jezus, ile ja mam tego syfu, ja jestem jakaś dziwna chyba. I to wygląda, jakbym miała całość tutaj, z mojego domu nawet. Ale nie, raczej mi się nie wydaje. Dobra. Dziś kiedyś coś ogarnę. Już chyba niedużo zostało. Kurczę. Nie mogę się doczekać, jak znowu będę miała swoje ubrania na sobie i w ogóle. No i będziemy mogli otworzyć miejsca, gdzie są potrzebne wytrychy. I to też myślę będzie spoko. Zdecydowanie. Jezu, skąd ja mam tyle tego syfu? Długo jeszcze? Myślałam, że to już koniec, a tutaj... Nie do końca. Ile mam mieszków w ogóle? Dobra. To co? Przebierzmy się to, co nasze. Załóżmy. I kusza moja. Dobra. Plus ewentualnie jeszcze... Chociaż nie, telekinezę i tak mam założoną, więc jest raczej git. Runa teleportacyjna do klasztoru. Fajnie. W sumie na to liczyłam.
To chyba wcześniej było zamknięte, z tego co mi się wydaje. No. Jestem gotów. Dobrze, biegnij za mną. Okej. Czy my idziemy... Tak, brama się otworzyła. Czy gościu jest w drugiej części klasztoru? Właśnie się zastanawiałam, czy kiedy my tam trafimy do tej drugiej części. Ale to wygląda zajebiście wszystko. Serio. Zróbmy jakieś F5, bo dawno nie robiłam. No, naprawdę jestem pod wrażeniem w sumie. Dalej pójdziesz już z Kesselem. Gdzie jest Kessel? Marvin, jak dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Zdążyłem już usłyszeć, że to tobie zawdzięczam mój powrót do zdrowia. Nawet nie wiedziałem, że tyle wiesz o alchemii. Stary, jestem mistrzem alchemii. Byłem ci to dłużny. W końcu ty uratowałeś mnie dwukrotnie. Daj spokój, Marvin, nie byłeś mi nic dłużny. Nie mogłem cię przecież tam zostawić. Jak się czujesz? Mnie ten eliksir zwalił z nóg. Dobrze. Powiedziałbym nawet, że czuję się lepiej niż przed całym tym zajściem. Oczywiście mam na myśli moje ciało. Wciąż nie mogę pozbyć się obrazu moich braci, wymordowanych przez tego drania. Magowie muszą w końcu zareagować i zrobić coś z tym przeklętym Volkerem. Szkoda, że oni nie wiedzą problemu. Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Tak, to protokoły przesłuchań. Jest tam też coś o twoim bracie. Najlepiej będzie, jeśli przeczytasz to sam. Okej. Niestety to fałszywy trop. Żaden z tych dokumentów nie świadczy bezpośrednio o winie lichwiarza. Mamy raport z przesłuchań. To od razu go przeczytajmy. A ja mam w ogóle jeszcze te amuletki do założenia. Amulet Nordmarczyka. Pierścień Nordmarczyka i pierścień Nordmarczyka i pas najemnika Araxos. Dobrze, i ten raport z przesłuchań. Gdzież to jest? Ej, dostałam to? Tak. Więzień 31, przesłuchanie numer 5. Zdobyte informacje brak. Ogólny komentarz. Pomimo zastosowania wielu różnorodnych metod wydobywania informacji, przesłuchiwany wciąż nie ujawnił nic przydatnego. Wydaje się najbardziej podatny na podtapianie i przypalanie rozżarzonym prętem, ale wywołuje to głównie bardzo prywatne i traumatyczne wspomnienia. W majkach kilkukrotnie wspomniał coś o kuźni ojca, wygląda na to, że obwinia się za jego śmierć. Albo ten łysy dran jest cholernie trudny do złamania, albo naprawdę nie ma pojęcia o organizacji wywrotowców. Tak czy inaczej, rozkazy szefa są jasne. Przesłuchiwać, aż się do czegoś przyzna. Przynajmniej będę mógł wypróbować na nim nowe zabawki od Bradlocka. Oto Bradlock, widzę, popamięta. Jak? Przeor był wściekły? Wściekły? Czasami mam wrażenie, że ten staruszek ma więcej cierpliwości niż sam Adanos względem swoich braci. Niestety... Nasłuchałem się sporo uwag od pozostałych arcymagów. Teraz koniecznie chcą z wami porozmawiać. Lepiej nie każcie im czekać. Mhm. Okej, czyli idziemy od razu. Potem się jeszcze tutaj rozejrzę po tej drugiej stronie klasztoru. A teraz posłuchaj. To potężni magowie i mędrcy. Większość z nich studiowała starożytne księgi jeszcze zanim twoi rodzice się poznali. Odzywaj się jedynie zapytane i okazuj magom należyty szacunek. Okej. Dobrze, szybko się uczysz. Jeszcze jedno. Magowie wody czasami mogą wydawać się odrobinę nieczuli. Żyją w nieustannym poszukiwaniu równowagi i sprawiedliwości, a to sprawia, że czasami nie postrzegają świata tak, jak reszta z nas. Nie zraź się, gdyby nie zareagowali na twoje słowa zgodnie z oczekiwaniami. Okej, dobra. Och, cholera. Wreszcie przybyłeś, Kesselu. Czym zakończyły się twoje poszukiwania? Czy jakikolwiek członek wodnego kręgu uszedł z życiem? Niestety nie, arcymistrzu Regenie. Zostałem jedynie ja. Kimże jest twój towarzysz? Nie przypominam sobie, by był członkiem kręgu. Nazywam się Marvin. Nie przypominam sobie, abym udzielił ci głosu, chłopcze. Serio? Nazywa się Marvin. Jakiś czas temu przybył na Archol ze swoim bratem, niestety.
ten został porwany, torturowany i ostatecznie zabity przez lichwiarza. Sam Adanos musiał sprawić, że nasze drogi się połączyły. Obaj mamy z lichwiarzem pewien dług do wyrównania. Mówisz o tym tak, jakby to sam Volker był odpowiedzialny za całe zło na tej wyspie. Zapytam cię o to samo, o co pytałem ostatnio, gdy prowadziliśmy taką rozmowę. Czy mamy jakieś niepodważalne dowody na to, iż to właśnie Volker za tym stoi? Ostatnimi czasy przez wyspę przetaczają się ogromne ilości zagubionych ludzi, których głód i nędza doprowadzają do najgorszych czynów. Volker wielokrotnie dowiódł swojej troski o Archolos. Mam ci przypomnieć, że jest jednym z niewielu, którzy wspierają finansowo zarówno przytułek dla chorych, jak i biednych? Czy może dodać to, że pożycza bez procentu ludziom w trudnej sytuacji? O tym już nie pamiętają ci wszyscy, którzy narzekają na jego majątek. Rozumiem, że te podejrzenia ciągną się już latami, ale powoli zaczyna to wyglądać jak obsesja. Prędzej byłbym skłonny stwierdzić, że to gildia kupiecka może mieć jakieś zapędy do władzy. W końcu tyle się słyszy o ich reakcji na kolejne podatki i konfiskaty. Nie żyją wszyscy członkowie Wodnego Kręgu. Na miejscu spotkaliśmy ludzi w pancerzach, najemników lichwiarza, którzy próbowali nas zabić. Ledwo udało nam się ujść z życiem. Czy abyś mi uwierzył, sam lichwiarz musiałby przyjść tutaj i przyznać się do tych wszystkich morderstw? Kesselu, nie tym tonem. Nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Rozmawiasz z najwyższym rangą, magiem wody. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął. Tymczasem może twój towarzysz nam coś opowie. Marwinie, czy potwierdzasz tę wersję wydarzeń? Czy możesz przedstawić jakieś dowody na to, że Volker jest odpowiedzialny za te wszystkie morderstwa? Przez jakiś czas współpracowałem z lichwiarzem. Początkowo rzeczywiście wydawał się takim człowiekiem, na jakiego próbuje się kreować. Jednak wiele rzeczy nie dawało mi spokoju. Od samego początku próbował nakierować mnie na trop Wodnego Kręgu, nazywając ich wywrotowcami. Tak jakby chciał, żeby to ktoś z zewnątrz pomógł mu usunąć przeciwników z drogi. Pomimo iż wiedział, że to nie Ludlow jest odpowiedzialny za próbę zamachu, nie miał zamiaru uczynić niczego, by ten opuścił więzienie. Nie pofatygował się nawet na pogrzeb swojego własnego człowieka, który przyjął za niego strzał z kuszy, ratując mu tym samym życie. W zupełności mu się nie dziwię. Gdyby to mnie ktoś próbował zabić w tak tchórzliwy sposób, zrobiłbym wszystko, żeby nie dać mu drugiej szansy. Idąc po tropie, który znalazłem przy Jonie, dotarłem do jednej z kryjówek lichwiarza. Cały budynek był wypełniony jego najemnikami. Zanim stwierdzicie, że mogli być pod rozkazami kogoś innego, dodam, że właśnie tam próbował mnie zabić jeden z osobistych pomagierów lichwiarza, Zachs. W podziemiach odnalazłem specjalną salę tortur. To właśnie tam został zaprowadzony mój brat. Niestety właśnie w tym miejscu go odnalazłem. Prawdopodobnie nie żył już od wielu dni. Miejsce było wypełnione tajnymi dokumentami, skrzyniami pełnymi towarów, ale przede wszystkim bronią. Do czego mógłby jej tyle potrzebować? Jest mi niezwykle przykro z powodu twojego brata, ale sądzę, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Być może to właśnie wspomniany przez ciebie Zachs stał za tym wszystkim? Tak czy inaczej, trop ten warto dodatkowo zbadać. Wyślemy wiadomość do Rodericha, by jego ludzie dokładnie sprawdzili to miejsce. Byłem z Kesselem, gdy zostaliśmy zaatakowani. To byli ponownie ci sami ludzie, z którymi walczyliśmy w kryjówce. Czekali tam na nas i za wszelką cenę chcieli nas zabić. Nikt inny nie mógł być odpowiedzialny za wymordowanie pozostałych członków kręgu. Nie było ich jednak na miejscu, gdy znaleźliście ciała. I jak podejrzewam, nie widzieliście, żeby to oni dokonali tego haniebnego czynu. Nie. Myślę, że tyle informacji wystarczy na ten moment. Badulfie, czy może chciałbyś coś dodać? Regenie, jest to chłopak inteligentny i szukający sprawiedliwości. Jego osąd może być jednak zaburzony przez utratę bliskiej osoby. Myślę, że przy rozstrzyganiu kwestii tak delikatnej, a zarazem istotnej, najlepiej będzie zarządzić głosowanie. Nie tylko nasze, jako rady, ale także pozostałych magów.
Całość powinna być poprzedzona wspólną modlitwą o łaskę mądrości Adanosa. Wyłącznie wtedy będziemy godni i gotowi. Mądre słowa, przyjacielu. Zgadzam się. Jeden człowiek nie powinien dźwigać na barkach odpowiedzialności za taką decyzję. W szczególności, że jakiekolwiek działania podejmiemy, mogą one mieć ogromne konsekwencje. Gdybyśmy zdecydowali się wystąpić przeciwko Volkerowi bez niezbitych dowodów, lub co gorsza, gdyby okazało się, że nie mamy racji, nasza reputacja ległaby w gruzach. Owszem, takie rozwiązanie będzie w zaistniałej sytuacji najbardziej odpowiednie. Kesselu, czy chciałbyś coś dodać? Mistrzu Regenie, wybacz mi mój wcześniejszy wybuch. Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Straciłem wielu wyśmienitych ludzi, których miałem bronić. Chcę zrobić wszystko, by na Archolos ludzie mogli żyć godnie i w pokoju. Jeśli potrzebujecie modlitwy i łaski Adanosa do podjęcia decyzji, to muszę to uszanować. Razem z Marwinem będziemy oczekiwać wiadomości na zewnątrz kaplicy. Udzielam ci przebaczenia, Kesselu, ale niech taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy. Jesteś członkiem Wodnego Kręgu. Zachowuj się godnie. Pamiętaj, że my również chcemy dbać o dobro wyspy. Och, ci magowie wody są jeszcze gorsi od magów ognia w klasztorze w Korinis. Kesselu, Marwinie, razem z pozostałymi magami wody, prawie jednogłośnie, po wielu godzinach modlitwy podjęliśmy decyzję. Magowie wody nie będą interweniować w sprawy wyspy. Volker jest obywatelem miasta Archolos. Jeśli winny jest wymienionych przez was czynów, powinien zostać postawiony przed sąd. Jako że na wyspie przebywa aktualnie sam wysłannik królewski, to właśnie jemu, z wyrazami troski o los naszej wyspy, przekażemy wszystkie wasze podejrzenia. Wy wszyscy chyba postradaliście rozumy. Ten człowiek odpowiada za śmierć dziesiątek osób, w tym za ludzi, którzy składali przysięgi, by bronić nie tylko równowagi, ale i was! Ponownie się zapominasz, Kesselu. To nie jest port, żebyś przemawiał takim tonem. Co jeszcze musi się stać, żebyście w końcu podjęli jakikolwiek krok? Od lat siedzicie tutaj, zamknięci i nawet nie kiwniecie palcem, gdy przez wyspę przetaczają się kolejne klęski! Wojna z orkami, głód, choroby, niesprawiedliwości społeczne, a do tego jeszcze żyjący w luksusach wariat z armią na własne rozkazy! Dlatego właśnie klasztor musi pozostać neutralny. To miejsce, w którym każdy może szukać schronienia. Jeśli zaczniemy wybierać strony i rzucać oskarżeniami, to zostaniemy wciągnięci w wir politycznych potyczek. Cisza! Taka jest wola Adanosa. Nie bez przyczyny zesłał na nasz klasztor ten straszliwy sztorm. Pokazał nam nasze miejsce. Ten zniszczony most to symbol. Symbol tego, że nie naszą rolą jest ingerowanie w to, co po tamtej stronie. Mamy pozostać na tej wyspie i dać schronienie każdemu, kto będzie go tu szukać. A więc to o to chodzi? O sztorm i zniszczony most? Sterta kamieni będzie decydować o losie mieszkańców wyspy? Nie muszę ci chyba przypominać, że dzięki stercie kamieni Robar może w ogóle jeszcze prowadzić wojnę z orkami. W takim razie ja również muszę przekopać się przez gruzowisko i zdobyć dla was inny znak. Może wtedy wyjdziecie z tej stagnacji. O czym ty znowu bredzisz, Kesselu? Udam się do ruin Wardali i zdobędę rozjemcę. To będzie prawdziwy znak. Od samego Adanosa, iż nadszedł czas na interwencję. Dość. Nie chcę więcej słyszeć o tym ani słowa. Muszę się pomodlić i uspokoić. I nagle Kessel... No cóż, wiecie, że było bardzo trudno. Nadchodzący sztorm. Rozmowa z arcymagami nie przebiegła po myśli Kessela. Magowie nie mają zamiaru interweniować w sprawie lichwiarza, na co Kessel zareagował furią.
Mówił coś o jakimś znaku, rozjemcy i ruinach Vardal. Muszę go dogonić, dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. Chyba pozostała nam już tylko jedna możliwość. O czym ty mówisz? Na wyspie znajduje się pewna stara twierdza nazywana Vardal. Należała ona do przodków Ulryka za czasów, gdy jeszcze cała wyspa była pod ich panowaniem. Podczas jednej z bitew została prawie całkowicie zalana ogniem przez magów. Mówi się, że krzyki żołnierzy, którzy wtedy zginęli, słychać aż do dzisiaj. Z tego powodu niewielu odwiedza to miejsce. Według wielu podań historycznych w twierdzy przetrzymywany był prastary artefakt Adanosa Rozjemca. Ostrze to, zgodnie z legendami, jest symbolem ładu i równowagi. Mówi się, że pojawia się ono jedynie w czasach niepokoju i wojen, by wspomóc wyznawców Adanosa w przywróceniu porządku. Obrońcom twierdzy chyba niezbyt pomogło. Nawet jeśli zdolności ostrza to tylko i wyłącznie legenda, to o samym jego istnieniu opowiada wiele autentycznych kronik. Gdyby tylko udało nam się je zdobyć, magowie wody z pewnością zmieniliby zdanie. Byłem tam podczas obrad, wielu z nich już teraz się wahało. Póki jednak Przeor wraz z Radą mają argument w postaci zawalonego mostu jako symbolu na odcięcie od świata, żaden z magów nie ośmieli się sprzeciwić. A co jeśli zdobycie ostrza nie wpłynie na decyzję magów? Wtedy pozostaje nam jeszcze kilka opcji. W twierdze oprócz ostrza powinno być mnóstwo kosztowności. Moglibyśmy za nie przekupić wszystkich opłaconych przez lichwiarza urzędników i najemników. Odebralibyśmy mu jego największy atut – złoto. Bez swoich marionetek nie miałby żadnego sposobu, by uniknąć uczciwego procesu i zasłużonej kary. Zawsze możemy też przekazać ostrze Ulrykowi jako jego należność i prosić go o wstawienie się w tej sprawie. Pomimo, że mieszka na drugim końcu wyspy, to z jego zdaniem liczy się wiele osób w mieście, szczególnie teraz, w trakcie wojny, gdy jego siły mogą być decydujące podczas obrony wyspy. Riordianie, ty też uważasz, że magowie powinni interweniować? Wyspa jest już dostatecznie pogrążona w chaosie, a siedzenie na tej skale ani trochę nie pomaga w poprawieniu równowagi. Nadszedł czas działań i wiem, że wielu z pozostałych magów myśli podobnie. Potrzebują tylko jakiegoś znaku, który im pomoże. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Razem z Kesselem mamy jeszcze kilka ksiąg do przestudiowania. Przeszłość twierdzy jest bardzo mglista, a wyruszenie tam bez odpowiedniej wiedzy jest równe z samobójstwem. Masz, tobie też przyda się przynajmniej podstawowe pojęcie o tym miejscu. Spotkajmy się za jakiś czas w lesie prowadzącym do ruin. Znajdziesz go na północ od farmy Bermara. Nadchodzący sztorm. Jak pewnie zauważyłeś, między wodnym kręgiem a magami nie dzieje się ostatnio najlepiej. Przeor wolałby, żebyśmy całymi dniami siedzieli w klasztorze, a niektórzy arcymagowie najchętniej całkowicie rozwiązaliby naszą organizację. A właśnie dlatego od jakiegoś czasu spotykaliśmy się w tej opuszczonej chacie. Tylko tam mogliśmy spokojnie planować dalsze postępowanie bez obaw o reakcję magów. Magowie nie mają nic przeciwko. Magowie to nasi duchowi przewodnicy, a nie zwierzchnicy. Naszym zadaniem jest dbać o równowagę, szczególnie gdy magowie zdają się o tym zapominać. Cholera. Przecież to ten przeklęty Retok zaproponował chatę jako miejsce spotkań. Lichwiarz musiał go mieć w kieszeni już od dłuższego czasu. Pewnie dlatego zaczął tak mocno agitować przeciwko lichwiarzowi. Chciał nas zmylić. Niestety, co się stało, tego już nie cofniemy. Musimy zdobyć rozjemcę i powstrzymać lichwiarza. Po drodze mógłbyś trochę poćwiczyć władanie mieczem czy strzelanie z kuszy. Kto wie, jak na ciebie wpłynęło to całe leżakowanie w klasztorze. Do zobaczenia na miejscu. Okej, czyli my też się widzę tam spotkamy. Co możesz mi powiedzieć o wodnym kręgu? Tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy strażnikami równowagi i porządku w służbie Adanosa. Naszymi duchowymi przewodnikami są magowie wody. To właśnie oni pomagają nam zrozumieć cel naszej posługi i sposób jej spełniania. Członkowie wodnego kręgu pozostają przez cały czas w ukryciu. Obserwują, analizują i tylko gdy zajdzie taka konieczność, przechodzą do działania. W całym Królestwie Myrtany jest wiele grup wodnego kręgu.
Nie utrzymujemy jednak żadnych kontaktów, by nie ryzykować demaskacji. Mhm. Bo w ten sposób możemy więcej widzieć i słyszeć. Działać, będąc jednocześnie niezauważonymi. Sprawiać, by sprawy toczyły się według naszych planów. Bez pozostawania w ukryciu bylibyśmy przewidywalni. Łatwi do zmanipulowania czy oszukania. No w ten sposób nie jesteśmy już samymi ludźmi, lecz ideą. Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Facet tworzy własną armię. Tuż pod nosem Rodericha. Przejmuje interesy za przyzwoleniem bezradnej gildii kupieckiej. Kto wie, jaki będzie jego następny krok? Wiele osób nie dostrzega w nim zagrożenia, a to dokładnie to, na co liczy ten szaleniec. Jedyny sposób na przywrócenie równowagi to ukrócenie jego działalności. Możesz mnie czegoś nauczyć? Specjalizuje się w walce bronią jednoręczną i w kuszach. Jasne. Uczmy. W sumie moglibyśmy sobie dać plus 5. Widzisz, już się czegoś nauczyłem. Spoko. A ile mam jeszcze punktów nauki? Bo i tak nie mam za bardzo na co wydawać. Okej, mam 7, kolejny poziom za pasem. No dobrze. Wydaje mi się, że za niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Natomiast chciałabym się jeszcze rozejrzeć tutaj. Mamy tutaj oczywiście miejsce, gdzie są magowie. Raczej gadanie z nimi to głupota. Ale w sumie... Czy mógłbyś sprzedać mi jakieś magiczne przedmioty? Skoro współpracujesz z Riordianem i Kesselem, to myślę, że mogę ci zaufać i przyznać dostęp do części z moich zasobów. Mm-hmm. Tylko pamiętaj, magia to nie zabawa. No tak, no wiemy o tym. Co ty masz? Parę mikstur, no nic w sumie takiego jakiegoś szczególnego. Witaj. Tak, tak, witaj. Nazywam się Kusto i mam nadzieję, że nie przyszedłeś mi przeszkadzać. Okej, może nie będziemy się o to pytać. Możemy go okraść. Dobra, zaraz będziemy kończyć ten odcinek, bo będzie wystarczająco długi. Natomiast chciałabym jeszcze tutaj się może troszeczkę rozejrzeć za pomocą telekinezy. No widz już. To taki random, więc on raczej niczego mi nie powie. Dlaczego to jest owca? Nie mam pytań. Okej, tutaj niczego ciekawego nie ma. Jak gdybyśmy się tak tutaj wkradli na przykład. Siup. Mam już teraz wytrychy. Fajnie by było obskrobać to miejsce. Rozumiem tylko, dlaczego owca jest w takim miejscu. Zróbmy F5 i spróbujmy troszeczkę jeszcze pokraść tak na koniec odcinka. Chociaż te dwa kuferki. Prawo. Okej, okay. Łatwy kufer. Troszeczkę takich prostych rzeczy. Cześć pani owca. To może F5 zrobimy? Jeszcze jedno, na wszelki wypadek. Kurczę, no. Tutaj jest jeszcze też sporo zadań w tym klasztorze. Lewo. Okej, mikstura odnowy życia, pergamin i odłamki. Dobra, ci panowie, to niech się bujają teraz. Tutaj mogę wejść w ogóle, ciekawe. O, witam. Widzę, że tutaj nowicjusze sobie śpią w tym miejscu. Dużo tutaj jest tych kuferków różnych. Ale oni jeszcze nie śpią. To niedobrze w sumie. Tu jest pusto. Mamy jeden kufer. I to taki srebrny, więc może coś tutaj być ciekawego. Kurde, ten klasztor teraz jest cały dla nas otwarty. Lewo, lewo, prawo, prawo. Okej, trochę złota.
Dobra, nie ma co się tutaj w sumie skradać. Która jest godzina, że ci goście nie śpią? 22. Dobrze. Okej, czy tutaj coś jeszcze jest w ogóle? Słyszę o tym po raz pierwszy. Tu możemy przejść na tyły tego przybytku. Jest pan nowicjusz i dwa jagniątka. I chyba szczawik królewski. To akurat fajnie. W ogóle podobno możemy wypić te lekarstwo dla Jorna i da nam ono HP, także chyba bym tak zrobiła. Ale to może za chwilę. Tu jest Riordan i Kessel. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. To także na razie nie potrzebuję ich. Wiecie, chciałam się rozejrzeć tutaj przede wszystkim. Tam jakaś woda święcona koło tego. Tu powinien być gdzieś jakiś ogrodnik, który będzie miał dla mnie zadanie. Więc może dobrze by było go gdzieś tutaj znaleźć. O, a propos ogrodnika, chyba jest tutaj. Chociaż to zwykły nowicjusz. Mam dużo spraw na... Ale podobno mają gdzieś tutaj jakiegoś ogrodnika. No dobrze, tutaj niczego nie ma. Okej, to wiecie co? Myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. W kolejnym pójdziemy do Kandaka, pozbieramy jeszcze zadania. Tylko najlepiej będzie się przespać do rana jednak, bo dzięki temu będziemy mieli wszystkie osoby na swoim miejscu. Także skorzystajmy z łóżek tutaj. Cholera! Co się... Może nowic już rano nie będą w tym w środku, akurat w tych wszystkich chatach i dopiero wtedy będzie można kraść, fajnie. Zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. No i co, w kolejnym zobaczymy, co tutaj jeszcze można w tym klasztorze znaleźć. Cóż, trzymajcie się i cześć!